Dzień dobry, studio telewizji Pomerania. Witamy wszystkich Państwa serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania, który prowadzi dziś dla Państwa Magdalena Suchodolska oraz Sylwester Perowicz, a my dziś rozpoczynamy od pierwszego gościa. Jest nim pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Witamy. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, a rozmawiać będziemy, a właściwie przestrzegać szczególnie osoby starsze przed popularną metodą na wnuczka. Co to takiego, co to znaczy i w zasadzie chyba za chwilę dojdziemy też do wniosku, że nie tylko na wnuczka, ale też na pracownika miejskiego, czy nawet na policjanta. To jest bardzo niepokojące zjawisko. Zuchwali złodzieje są coraz bardziej bezczelni, powołują się, czy podają się bardziej za osoby reprezentujące różne zawody, jak do tego dojdziemy, ale oczywiście zaczęło się od wnuczka, a oznacza to mniej więcej tyle, że osoby podające się za wnuczka wymuszały czy wyłudzały pieniądze od osób starszych, licząc na ich naiwność. Często osoby starsze padały ofiarą naprawdę wielkich oszustw. Polegało to na tym, że przysłowiowy wnuczek dzwonił do starszej osoby, tłumaczył, że ma kłopoty finansowe i oczekiwał wsparcia od babci lub dziadka. Oczywiście dziadek lub babcia ulegali tym namowom, ba nawet więcej, dawali się nabrać, że to faktycznie jest wnuczek czy wnuczka. No i oczywiście chcieli pomóc swojemu potomkowi. Powstaje pytanie, skąd taka naiwność? Skąd to się bierze? Przecież, no właśnie, czy ci złodzieje są jakoś, mają utarte techniki, utarte schematy, jak zdobywać zaufanie osób starszych? Przecież każdy swoją rodzinę w miarę dobrze zna. Co taki złodziej mówi? Ja myślę przede wszystkim, że osoby starsze są bardzo emocjonalne, tak? Jeżeli słyszą o kłopotach wnuczki, wnuczka, to bardzo łatwo ulegają emocjom i chcą wnuczkowi, wnuczce pomóc, tak? Więc trudno się dziwić takiej babci czy takiemu dziadkowi, ale ja z drugiej strony się zastanawiam, jak można nie rozpoznać głosu wnuczka czy wnuczki przez telefon. Dla mnie to jest zastanawiające. Nie wiem, dlaczego dziadek czy babcia ulega tak bardzo tym emocjom i nie rozpoznaje tego głosu, tak? Być może to się właśnie bierze z przejęcia faktem, że wnuczek czy wnuczka ma kłopoty i trzeba mu jak najszybciej pomóc. W jaki sposób tak naprawdę są dobierane, mówiąc wprost, te ofiary? Czy istnieje już może jakieś badanie, czy ktoś to sprawdził, w jaki sposób te osoby, tak, które podają się za tego właśnie przysłowiowego wnuczka, wybierają sobie osobę, do której zadzwonią, zapukają, bo przecież wchodzimy do budynków, wchodzimy do bloków, w którym jest ileś dziesiąt czasami mieszkań, pomieszczeń, do których można zadzwonić, a jednak trafiają do tych osób i gdzieś tam dochodzi do tego wyłudzenia. To jest bardzo w ogóle ciekawe zjawisko. I myślę, że socjologowie mieliby tu dużo do zrobienia, a jeszcze więcej na pewno ma do zrobienia policja, tak? I policja na pewno bada każdorazowo taki przypadek i każdy przypadek pewnie jest inny. Ja podejrzewam, że złodziej, oszust upatruje sobie ofiarę wcześniej, później się z nią kontaktuje i próbuje wyłudzić od niej pieniądze. Pan, kiedy rozmawialiśmy ze sobą jeszcze przed wejściem na wizję, powiedział, że dzisiaj to nie tylko na wnuczka, ale też na przykład na policjanta. Czy jako, że pan reprezentuje MOPR, również na pracownika socjalnego? Jak to się odbywa? Czym to się różni? Tak, no również ten katalog wnuczek, wnuczka się poszerzył i teraz już mamy do czynienia z różnymi zawodami świata, tak na dobrą sprawę. Osoby starsze są odwiedzane przez przedstawicieli telewizji cyfrowej, którzy próbują wcisnąć dekoder czy namówić do wykupienia telewizji cyfrowej, a przy okazji druga osoba, która odwiedza taką babcię czy dziadka, plądruje mieszkanie, mówiąc krótko, zabiera wartościowe rzeczy. No i oprócz wnuczka tych zawodów, znaczy wnuczek to nie zawód, ale oczywiście ten katalog osób, które podszywają się właśnie za podróżne osoby, się poszerzył. I teraz my sami jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, co prawda nie dowiedzieliśmy się wprost, że taki przypadek miał miejsce, by ktoś, kto podawał się za pracownika socjalnego, okradł osobę. My dowiedzieliśmy się o takich zdarzeniach z publikacji w prasie, także też chwała Państwu za to, że jako dziennikarze popularyzujecie ten temat, czy raczej przestrzegacie osoby starsze przeciw
tego typu sytuacją. Do nas takie sygnały wprost nie wpłynęły, dowiedzieliśmy się o nich z prasy. Każdy przypadek na pewno analizuje policja, jeżeli taki przypadek zostanie policji zgłoszony. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak może to wyglądać. Podejrzewam, że wygląda to tak, że ktoś przychodzi do naszego domu, mówi, że jest pracownikiem socjalnym. Pewnie przychodzi w towarzystwie innej osoby, tak żeby jedna osoba mogła zająć uwagę dziadka, babci, starszej osoby. A druga w tym czasie po prostu osoba się rozgląda po mieszkaniu i zastanawia się, co by tu ukraść. Czy możemy liczyć na wsparcie sąsiadów i może tutaj troszeczkę mały apel do tych młodszych mieszkańców, naszych młodszych sąsiadów, tak? Zwracamy się do osób starszych, że aby czuć się bezpiecznie, kiedy nie mamy pewności, czy ktoś jest faktycznie tą kompetentną osobą, czy nie wciela się w taki swój pseudozawód, tak jak powiedzieliśmy, wnuczek, ktoś z poczty, listonosz, tak, czy pracownik socjalny, czy możemy liczyć właśnie na wsparcie jakichś swoich sąsiadów, żeby na przykład oni nam pomogli zweryfikować to? Dobrze by tak było, jeżeli faktycznie by tak było. Natomiast ofiary tych procederów to przede wszystkim są chyba jednak osoby samotne, tak? Takie, które nie mogą liczyć na pomoc sąsiada, na pomoc sąsiadki. Myślę, że to są osoby też może opuszczone, trochę zaniedbane pod względem rodzinno-towarzyskim. Natomiast wracając do przypadków oszukiwania osób starszych przez złodziei podających się za pracowników socjalnych, to chciałbym powiedzieć, że osoby starsze, czy w ogóle podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie są w o tyle dobrej sytuacji, że znają swoich pracowników socjalnych, tak? Wiedzą, kim jest ich pracownik socjalny, spotykają się z tą osobą, bywa, że od wielu lat. Natomiast jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że pracownik socjalny jest nowym pracownikiem, a my tej osoby nie znamy, wpuszczamy ją do domu, możemy zażądać wtedy od pracownika socjalnego okazania legitymacji pracownika socjalnego. Dzięki temu możemy się upewnić, że faktycznie ta osoba jest pracownikiem socjalnym, a jeżeli nadal mamy jakieś wątpliwości, możemy skontaktować się z właściwym rejonowym ośrodkiem pomocy rodzinie albo z działem instytucji pomocy społecznej i sprawdzić, czy dane zawarte na tej legitymacji są prawdziwe, sprawdzić tożsamość takiej osoby. W jakich godzinach pracują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i w jakich godzinach możemy spodziewać się ich wizyt? Czy godzina 19-20 jest tą normalną dla nich, że przychodzą i sprawiają nam wizytę? Godziny urzędowania samego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to jest 7.30, 15.30, natomiast wiele czynności nasi pracownicy socjalni wykonują poza tymi godzinami. Zdarza się tak, czyli nie musi być to tak, że przychodzi pracownik socjalny właśnie w tych godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Może to być nieco inna pora, natomiast tak jak mówię, te wszystkie dane są łatwe do zweryfikowania i radziłbym przede wszystkim zachowanie ostrożności, zdrowego rozsądku, tak? Nie popadajmy w jakąś paranoję, nie ulegajmy emocjom, zachowajmy zdrowy rozsądek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy MOPR-u w Szczecinie, był naszym gościem. Panu teraz podziękujemy, a zaprosimy na scenę redaktor Sałacińską z portalu infoludek.pl. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. No właśnie, jest z nami pani Katarzyna Sołacińska, redaktor portalu infoludek.pl. Pytamy wprost, co ciekawego poleca dziś serwis Infoludek i co poleca na najbliższe dni? Na samym początku przypominamy, że już ten weekend kolejna edycja wydarzenia, które znają już pewnie wszyscy szczecinianie, czyli festiwal Pyromagic. W ramach festiwal rozpocznie się o godzinie 21.30 w sobotę, i już 15 minut później będzie można zobaczyć pierwszy pokaz fajerwerków. W ramach festiwalu odbędą się pokazy konkursowe firm pirotechnicznych z Chin, Czech, Portugalii i Włoch. Poza tym odbędzie się również festiwal muzyki elektronicznej Szczecin Music Live, podczas którego będzie można usłyszeć takich wykonawców jak Nowika in the Love Finders, Berliński Beat oraz ABC of Funk. A co dla osób, które chciałyby ten weekend spędzić nieco spokojniej? Ten tydzień polecamy spędzić oglądając filmy. I tak w szczecińskim inkubatorze kultury będzie można zobaczyć, jak w każdy wtorek, jeden z filmów w ramach programu Off Film. Tym razem będzie to film pod tytułem Korczak. To jest film Andrzeja Wajdy. W roli głównej wystąpi Wojciech Przoniak. Ten film będzie pokazywany w ramach roku Janusza Korczaka.
ten weekend dziać będzie się naprawdę wiele. Może zaproponujmy coś naszym widzom na nadchodzący weekend, ale poza naszym miastem. Tak, polecamy udać się również filmowo do Kołobrzegu, gdzie odbędzie się pierwsza edycja imprezy Kołobrzeski Festiwal Filmowy pod hasłem Sensacyjne Lato Filmowe. Festiwal, tak jak powiedziałam, pierwsza edycja to nowość na festiwalowej mapie Polski i będzie można zobaczyć wiele filmów prezentowanych popołudniami i wieczorami w sali widowiskowej, na scenie letniej Regionalnego Centrum Kultury i na Kołobrzeskiej plaży. Współautorem programu Sensacyjnego Lata Filmów jest Tomasz Raczak, który będzie prowadził festiwalowe imprezy również. Oprócz filmów, które będą brały udział w plebiscycie na najlepszy sensacyjny film, będzie można również zobaczyć filmy z udziałem Stanisława Mikulskiego, tutaj coś dla młodszej widowni, czyli samochodziki templariusze, jak również organizatorzy chcieliby przypomnieć filmy Wojciecha Wójcika, który jest specjalistą od filmów sensacyjnych. I ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, to nocny maraton filmowy, podczas którego będą prezentowane filmy skandynawskie. A co dla fanów sportu? Co możemy dla nich zaproponować? Gdzie się udać? Tak. Osobom lubiącym aktywny wypoczynek polecamy wybrać się do Gryfina. Tam odbędzie się gryfiński festiwal rowerowy Jazz Bike, a w programie półmaraton MTB prowadzący po terenach leśnych, nocny rajd na orientację oraz slopeside, czyli przejazd połączony z ewolucjami i klikami wykonywanymi na rowerze. Festiwal rozpocznie się o godzinie 10 w sobotę w lasku przy kortach tenisowych w Gryfinie. Będą mu towarzyszyć również koncerty lokalnych zespołów, tutaj Empty Space, Nieftonacji, Arcy Młyn oraz Epitafium. Więcej informacji będzie można przeczytać na stronie infoludek.pl. No właśnie, a z nami była pani Katarzyna Sałacińska, redaktor tegoż to serwisu infoludek.pl. Szanowni Państwo, my dziękujemy za ten przegląd kulturalny. Będzie działo się wiele nie tylko kulturalnie, ale także sportowo. A teraz zapraszamy na serwis informacyjny, w którym części wydarzeń będziemy omawiać troszeczkę bardziej. Do zobaczenia.